Pierwsza tura węgla tak przyjechała do nas. Pochodzenie węgla to jest Tanzania. Dostępny jest zarówno orzech, granulacji, jak i ekogroszku. Także za chwileczkę ruszymy tutaj ze sprzedażą. My będziemy tutaj terminalem wspomagającym dla terminala w elektrowni Opole, więc zajmujemy się obsługą prawie całego województwa. Dopinamy umowę z podmiotem wprowadzającym i to jest kwestia dosłownie kilku dni i wtedy już ruszymy samą sprzedażą węgla. Na terenie miasta Opola cena zakupowa tego węgla to jest 1969 zł brutto i to jest cena z transportem do klienta. Jeżeli klient może odebrać sam, no to też jest tam dodatkowy rabat. Na pewno jest to taniej aniżeli gdzieś tam inne węgle importowane wcześniej, dlatego że cena zakupowa po prostu była też wysoka i sprzedawcy z tą ceną nie mogli zupełnie nic zrobić. No to jest dobra cena na ten moment węgla. Ustawa generalnie określa, że cena tego węgla nie może przekroczyć 2000, więc to się na pewno nie wydarzy. Natomiast czy tutaj coś jeszcze się uda, żeby on był po prostu tańszy, to wyjdzie w praktyce. W jaki sposób będzie można ten węgiel zamówić u Państwa? Osoba, która już otrzyma zaświadczenie z Urzędu Miasta, że przysługuje, że jest uprawniona do zakupu węgla w tej preferencyjnej cenie, przychodzi do nas z takim zaświadczeniem. Na ten moment, w związku z tym, że ten węgiel i ta sprzedaż jeszcze nie ruszyła, po prostu umawiamy klientów na kontakty z naszej strony, a jak już to ruszy, to po prostu na podstawie tego zaświadczenia umawiamy się na konkretny termin i przywozimy węgiel, albo można odebrać go u nas osobiście na placu. Tutaj jest około 800 ton, więc przysługuje generalnie mieszkańcowi 1,5 tony tego węgla w preferencyjnej cenie. To wszystko też zależy od tego, jaki to ma metraż, ile domu, ile kto zużywa tego węgla. Te dostawy będą do nas przyjeżdżały codziennie. Zapotrzebowanie na ten węgiel w preferencyjnych cenach, który przeznaczony jest dla gmin, jest bardzo duże. Także dostawy i odbiory dla tych gmin będą codziennie. Częściowo przywożony jest do nas z terminala, który znajduje się w elektrowni w Opolu. Część będzie przyjeżdżało na składach całopociągowych z portu w Gdańsku. Rodzaj węgla to tutaj jest też kwestia tego, jaki mamy kocioł, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o kotły nowoczesne, to zazwyczaj jest ekogroszek i tam faktycznie ta granulacja musi być zachowana, kaloryczność również. Jeżeli chodzi o zwykłego kopciucha, no to tak naprawdę możemy zarówno mniejsze ziarno, czyli właśnie i groszek, orzech, to jest taki bardzo popularny tutaj akurat węgiel, który gdzieś tam ludzie zakupują, dlatego że łatwo tym po prostu palić. Wypala się do końca w takim normalnym, standardowym domowym piecu.